Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Kościół a tajemnica Trójcy Przynajświętszej. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 9 października 1991 roku. Konstytucja Lumen gentium Soboru Watykańskiego II kończy pierwszą część swego wykładu na temat kościoła niezwykle syntetycznym i nasyconym tajemnicą zdaniem św. Cypriana. Cały kościół okazuje się... Jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Według soboru kościół jest więc w swej najgłębszej istocie tajemnicą wiary ściśle związaną z nieskończoną tajemnicą trójcy Przynajświętszej. Nasze obecne rozważanie poświęcimy tej tajemnicy zawartej w tajemnicy. W poprzednich Katechezach ukazaliśmy Kościół w nauczaniu Jezusa oraz w opus Paschale, które dokonało się w jego męce śmierci i zmartwychwstaniu, i zostało uwieńczone stąpieniem Ducha Świętego na apostołów w dniu pięćdziesiątnicy. Wedle nauki Soboru Watykańskiego II, który jest dziedzicem tradycji, tajemnica Kościoła zakorzeniona jest w Bogu Trójcy, dlatego wymiar trynitarny, tajemnicy Kościoła jest wymiarem pierwszym i podstawowym. Od narodzin aż do historycznego końca. I od wiecznego przeznaczenia Kościół odnajduje swą istotę i czerpie życie z Trójcy Świętej. Tę trynitarną perspektywę odnoszącą się do Kościoła otwierają słowa Jezusa wypowiedziane do apostołów przed definitywnym powrotem do Ojca. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkie narody zaproszone i wezwane do zjednoczenia się w jednej wierze są naznaczone tajemnicą Boga Trójjednego. Wszystkie są zaproszone i wezwane do przyjęcia chrztu, co oznacza wprowadzenie w tajemnicę Bożego życia przy Najświętszej Trójcy poprzez Kościół apostołów i ich następców, będący widocznym i podstawowym znakiem wspólnoty wierzących. Ta perspektywa trynitarna ukazana w słowach Chrystusa przy rozesłaniu apostołów, aby głosili Ewangelię całemu światu, znajduje swój wyraz w pawłowym pozdrowieniu gminy korynckiej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. W liturgii mszalnej odnowionej po Soborze Watykańskim II celebrans kieruje do zgromadzonych te same słowa apostoła Pawła do wiernych Koryntu. Pozdrowieniu tym zawarte jest życzenie, aby udziałem wszystkich chrześcijan stały się dary przepisane Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Dar miłości Ojca, Stworzyciela. Łaska Syna, Odkupiciela. Jedność w komunii z Duchem Świętym, będącym węzłem miłości Trójcy Świętej, w której uczestniczy Kościół. Ta sama trynitarna perspektywa znajduje wyraz w innym jeszcze tekście Pawłowym, bardzo ważnym z punktu widzenia posłannictwa Kościoła. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Niewątpliwie jedność Kościoła odzwierciedla jedność bóstwa, ale jednocześnie czerpie swą żywotność, z troistości Ojca, Syna i Ducha Świętego jej wyrazem jest różnorodność i bogactwo życia kościelnego. Jedność przejawia się w wielorakich formach życia. Całą tajemnicę przebogatej jedności Kościoła ogarnia najwyższa tajemnica Boga Trójjedynego. W życiu Kościoła dane nam jest odkrywać odbicie Bożej jedności i troistości zarazem. U początków tego życia można dostrzec w sposób szczególny miłość Ojca, do którego należy inicjatywa zarówno stworzenia, jak i odkupienia, dzięki czemu gromadzi On ludzi jako synów w swoim jednorodzonym Synu. Stąd życie Kościoła jest życiem Chrystusa, który żyje w nas, dając nam uczestnictwo w swym Bożym synostwie. Dokonuje się to zaś przez Ducha Świętego, który sprawia, że wołamy jak Chrystus i z Chrystusem do Boga. Abba, Ojcze! W tym wezwaniu znajduje swój wyraz pochodzenia boskiego i trynitarnego, nowa świadomość udziału człowieka w synostwie Syna Bożego, dzięki mocy Ducha Świętego, udzielającego łaski. Ten sam Duch, dzięki łasce. Wypełnia obietnicę Chrystusa o zamieszkaniu Boga Trójcy w dzieciach Bożego przebrania. Istotnie obietnica Jezusa. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Rozjaśnia w Ewangelii poprzednia obietnica. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze. Podobnie naucza święty Paweł, który mówi chrześcijanom, że są świątynią Boga i wyjaśnia ten zdumiewający przywilej słowami: Duch Boży mieszka w Was. Z powyższych tekstów wyłania się wielka prawda: człowiek-osoba jest w Kościele mieszkaniem Boga Trójcy. A cały Kościół składający się z osób, w których mieszka Trójca Święta, jest jako całość mieszkaniem, świątynią Trójcy Świętej. W Bogu Trójcy znajduje się też istotne źródło jedności Kościoła. Wskazuje na to modlitwa arcykapłańska Chrystusa w Wieczerniku: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał. I żeś ty ich umiłował. Tak jak mnie umiłowałeś. Oto źródło, a także wzór dla jedności Kościoła. Jezus mówi: Oby stanowili jedno, jako my. Urzeczywistnienie tego Bożego Podobieństwa dokonuje się jednak wewnątrz jedności trójcy. Oni w nas. W tej też trinitarnej jedności pozostaje Kościół, żyjący prawdą i miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Źródłem wszystkich wysiłków zmierzających do zgromadzenia chrześcijan w jedności Kościoła, nadwerężonej w wymiarze ludzkim i historycznym, jest zawsze trójca jedyna i niepodzielna. U podstaw prawdziwego ekumenizmu. Znajduje się prawda o jedności kościelnej, która pochodzi od Trójcy Świętej, jak wskazują słowa modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. Świętość Boga Trójcy jest też źródłem świętości Kościoła oraz wszelkiej świętości w Kościele. Przejście od świętości trynitarnej do świętości kościelnej dokonuje się przede wszystkim we wcieleniu Syna Bożego, jak głoszą słowa zwiastowania Maryi, święte, które się narodzi to święte to Chrystus syn namaszczony duchem świętym syn który poprzez swoją ofiarę poświęca samego siebie by dzielić się z uczniami swym poświęceniem i świętością za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie aby i oni byli uświęceni w prawdzie uwielbiony przez ojca dzięki temu poświęceniu zmartwychwstały Chrystus przekazuje swojemu kościołowi ducha świętego który czyni go świętym na zakończenie pragnę podkreślić, że ten nasz Kościół, jeden i święty, wezwany jest i istnieje w świecie jako objawienie tej miłości, jaką jest Bóg. Bóg jest miłością, pisze święty Jan. A jeśli Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym, nieskończone życie poznania i miłości boskich osób jest transcendentną rzeczywistością Trójcy. Ta właśnie miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Kościół, lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego, jak powiedział święty Cyprian, jest więc sakramentem tej trynitarnej miłości. Na tym właśnie polega jego najgłębsza tajemnica.